Cześć, witam w kolejnym odcinku BBP Smakuje. Dziś grześki orzeszkowe. Właściwie grześki ogrzeszkowe, bo już od jakiegoś czasu jest ta akcja, że każdy ma swoje grzeszki, nawet widać tutaj to na ekranie. Jest taka akcja reklamująca te wszystkie wafelki z tej serii. No właśnie, wyszedł kolejny wafelek Grzesiek, bo tak trzeba by było powiedzieć. Ja nigdy się nie przekonam do tego, dlaczego są grześki, skoro batonik jest jeden. Orzeszkowe. Wcześniej już Grzesiek był o smaku orzechowym. Był przekładany kremem orzechowym. Takie też zielone opakowanie było, tylko troszkę bardziej jasne. Więc czym się ten będzie różnił od tego poprzedniego, znanego już od wielu lat? Jestem w sumie ciekaw, czy po raz kolejny próbuje się zamydlić konsumentom oczy, że jest to jakaś nowość, a w rzeczywistości tak nie jest. Ale sądząc po opakowaniu i czując tutaj, będzie trochę inna tekstura. Wydaje mi się, że te orzechy tym razem będą zatopione u góry pod wierzchnią warstwą czekolady. No i dokładnie tak jest, jak powiedziałem, bo ten wafelek jest taki chropowaty z wierzchu, więc są tutaj orzechy, z tego co tu jest napisane, orzechy laskowe. Na wierzchu są te orzechy tylko, a w środku wydaje mi się, że krem jest kakaowy, taki jak w standardowych grześkach, ale orzechy są wyczuwalne, więc są to orzeszkowe. Jak napisano, rzeczywiście prawda jest napisana, że smakują one orzechami. Czyli jest to taki wafelek kakaowo-orzechowy, tak by trzeba było powiedzieć. W mlecznej czekoladzie, dość słodkiej i zmulającej. Poza tym chyba innych różnic tutaj nie widzę. W środku krem kakaowy, który jest już znany od wielu lat. Jeżeli chodzi o skład, na początek czekolada mleczna 29%, na którą składa się cukier, tłuszcz kokosowy, mleko w proszku pełne, miazga kakaowa, tłuszcze roślinne palmowy szea w zmiennych proporcjach, serwatka w proszku z mleka, emulgatory lecytyny z soi, czyli E322, to substancje przedłużające okres przydatności środków spożywczych do spożycia poprzez ochronę przed zepsuciem na skutek utlenienia, takim jak jełczenie tłuszczu czy zmiana barwy. Drugą z substancji jest E476, czyli polirycyno-olejnian poliglicerolu. Ma działanie emulgujące, stabilizujące, poprawiające konsystencję, gładkość i smarowność gotowych produktów, pozwala na łatwiejsze mieszanie składników oraz skraca czas konszowania, czyli mieszania czekolady, oraz zastępuje tłuszcz w produktach z jego obniżoną zawartością. I na czekoladę składa się jeszcze sól. Dalej na składzie tłuszcz palmowy, mąka pszenna, mleko w proszku odtłuszczone, cukier, orzechy laskowe prażone 8,2%, kakao obniżonej zawartości tłuszczu 2,4%, skrobia, emulgator lecytyny z soi po raz kolejny E322, substancje spulchniające, węglany sodu, czyli jest to E500, po prostu soda oczyszczona, i węglany amonu, czyli E503, jest to środek spulchniający i regulator kwasowości. Dalej sól, aromat, serwatka w proszku z mleka i orzeszki arachidowe. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 gramach produktu, czyli trzeba by było zjeść około 3 takich wafelków, bo jeden taki to 35 gramów. W 100 gramach wartość energetyczna 561 kalorii, tłuszcz 35 gramów, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 18 gramów, węglowodany 49 gramów, w tym cukry 35, białko 11 gramów i sól 0,27 grama. Jeżeli chodzi o cenę tego produktu, ten wafelek, gdy go kupowałem, był dostępny tylko w sieci Żabka, kosztował 1,99 zł, gdy kupiło się dwa, to wtedy cena spadała do 1,30 zł, ale czy tak, wydaje mi się, że nie jest to specjalnie jakaś wygórowana cena, 1,99 zł za taki wafelek. W sumie można dać 1,30 zł, jeszcze bardziej atrakcyjna cena. Więc tym razem nie potwierdza się ta moja teoria, że w Żabce zawsze musi być wygórowana cena. Tym razem chyba tak nie jest. Jak podsumować ten produkt? Jeżeli chodzi o smak, to tak jakby twoja twarz brzmiała znajomo. Wafelek o smaku orzechowo-kakaowym, wydaje mi się, że już wcześniej był. Grześki na pewno były już o smaku orzechowym. Różnicą jest to, że te orzeszki zostały zatopione pod czekoladą i taka jest fajna, chrupiąca tekstura na wierzchu, więc właściwie to jest tylko ta różnica. A w środku smak jest już dobrze znany, bo to są po prostu wafle przekładane kremem kakaowym. Te orzechy, mimo tej dość słodkiej, zmulającej, mlecznej czekolady, są wyczuwalne, więc chyba tym razem prawdę napisano na opakowaniu, że są to grześki orzeszkowe. Orzechy są wyczuwalne, ale jednak chyba na pierwszym planie jest kakao i czekolada. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Z okazji zbliżającego się nowego roku życzę Wam dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. A kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!